Czyli po live'ie to jest druga część live'a, po prostu żebyście mogli zobaczyć, jak to wygląda w środku. Tutaj zostało wyłamane przełączniki i nie... O, już zaczęły zatrzaskiwać. Jakby te, czyli trzeba będzie po prostu je tutaj ponaprawiać albo wymienić całkowicie. Są zaśniedziałe. I co poza tym? Poza tym tutaj mamy ten przedźwięk. Nie będziemy musieli dokładnie go wyczyścić i zobaczyć, na czym jest ten przedźwięk. Tutaj ktoś pozalewał ładnie głowiczkę, widzę. Ktoś już tutaj jego robił. Przede wszystkim ten potencjometr też prawdopodobnie od wolumę pójdzie do wymiany, bo nierówno kanały idą. Czyli najpierw prawy, później lewy się odzywa. Jakiś trzask i ten przełącznik został też rozwalony. Nie łączy. Trzeba go wybrać i pewnie wymienić, a jak nie wymienić, to spróbujemy go odrestaurować. Po prostu wyczyścić i wszystkie styki. No i co poza tym? Tu jak widać raz płytka zasilania. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć. Prawdopodobnie mogą być któreś z tych kondensatorków uwalone. Tutaj widzę, już wylał kwas kondensatora. O. Czyli elektrolity idą do wymiany. Żebyśmy mogli wyczaić, dlaczego ten burk się pokazał. Nie? Dobra, włączmy go może do gniazdka. O. I przez pierwsze 5 minut jest ok. A po 5 minutach, czy tam po 4, wskakuje w burk. To już zauważyłem, nie? Jeśli będzie jeszcze coś, do właściciela teraz pytanie, przy okazji jak jest, czy ogląda, czy nie ogląda, to niech się odezwie, niech do mnie zadzwoni dokładnie jeszcze, co by chciał, żeby tutaj dostrzec, nie? Potencjometry od barwy nie trzeszczą, były chyba czyszczone albo robione, lewy, prawy też nie trzeszczy. Przód, tył przełącznik do czyszczenia, bo nie przełącza za bardzo. No i przełącznik wyjść. Jest uwalony. O, nie ma trzasku. Trzeba zobaczyć, co go boli. Prawdopodobnie jakiś luz ma na osi całej, nie? No i dobra, to by było tyle z tego Redmora. Ja zaraz się biorę do roboty, zaczynam po prostu demontaż, że tak powiem, muszę się dobrać i do tych przełączników, i do tych przełączników. No i wymiana kondensatorów, przede wszystkim zasilaczy. Już czas na te stare Elwy, nie?